Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, ja mam jeszcze mokre włosy, właśnie szykuję się do pracy, ale zanim tam pojadę, to jeszcze muszę kupić dla babci Helenity jakiś prezent. A dlaczego? Ponieważ dzisiaj sprawdzałam w kalendarzu i są jej 95. urodziny, także mega się cieszę. Niestety impreza będzie chyba za kilka dni, ale dzisiaj chciałabym podarować babci Helenicie taki drobiazg, upominek. Mam nadzieję, że w tej pracy jak najszybciej uda mi się wszystko ogarnąć, żeby po prostu przyjechać do domu i również złożyć babci życzenia. Nie wiem, gdzie jest Orianka. Przed chwilą ją wołałam, ale nie przyszła. Mam nadzieję, że pójdzie ze mną na rynek. To był atak. Cześć, kochanie. Atak mam. Czy idziesz ze mną na rynek kupić babci prezent? Czy masz jakiś pomysł, co by babci można było kupić? Bo ja mam. Ja też. A jaki? Fartuszek. Tak, właśnie fartuszek. Skąd wiedziałaś? Babcia o czymś takim marzy. Bo też siedzi w kuchni i gotuje obiad. No tak, tylko babcia, wiecie, ma taki staromodny styl i uwielbia kwiatki. Nie wiem, czy w tych czasach jeszcze robią takie fartuszki, bo jak ja byłam dzieckiem, to moja babcia chodziła w takich właśnie fartuchach. Poszukamy, a jak nie, to może jakąś biżuterię kupimy. Coś ostatnio babcia wspominała, że chciałaby jakąś biżuterię z bursztynem. Będziemy kombinować. No teraz cię nie widać. O nie, jakie kolano. Słuchajcie, Oliwia ma wielki plaster, bo wczoraj się przewróciłaś. Na beton. No niestety tak wyszło, kochani, ale nie jest źle. Ja ci tam odkaziłam, popsikałam, jest okej. Drugi raz na beton w tym roku. Jest dzisiaj przeokropnie gorąco u nas. Ja mam sukienkę. Oliwia ma top. I słuchajcie, nie wiem, dostałam jeden komentarz, że Oliwia nie powinna chodzić w takich bluzkach. Ja nie wiem, kochani, u nas dzisiaj jest ponad 30 stopni i według mnie, jeżeli widać ten kawałek brzucha, to nic złego się nie dzieje. Rozumiem, każdy może mieć różne zdanie na ten temat, ale Oliwia absolutnie nie chodzi w takim topie, tak na co dzień, czy do przedszkola nie chodziła i do szkoły też nie będzie chodzić, tylko jak jest ponad 30 stopni, tylko wtedy ci pozwala. 33 dzisiaj jest, albo 34 stopnie dzisiaj zapowiadają. Nie wiem, kiedy dokładnie ten filmik wrzucimy, więc być może jak wy go zobaczycie, to wtedy może już będzie trochę chłodniej, ale my dzisiaj po prostu ledwo żyjemy. Także drodzy widzowie, jeżeli jesteście ciekawi, co Oliwia kupiła na urodziny dla swojej prababci, to zostańcie z nami do końca tego odcinka, zostawiajcie też nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. I też pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, bo odcinki w czasie wakacyjnym dodajemy o 8:30. Co to za kaszle? Co to się zadziało? Aha, i mam jeszcze jeden pomysł. Nie wiem, czy on mi wyjdzie, słuchajcie, bo chciałabym po południu zrobić grilla dla babci Helenity, bo ostatnio narzekała, że nie było kiełbasek, bo tacie się nie chciało robić na działce, a ona by miała ochotę zjeść takie coś, więc pojedziemy może w takie... Nie chcę nawet patrzeć na tą moją ranę. Nie, nie pokazujemy rany. Chciałabym pojechać w takie przepiękne miejsce, urokliwe i tam zrobić tego grilla, ale nie wiem, czy nam to wyjdzie ze względu na pogodę, bo robi się burzowo, ale jak nie będzie burzy, to no, oczywiście, że tam pojedziemy, nakupimy kiełbasy, nakupimy może tymbarków, bo babcia lubi te napoje i już. Dobra, no to działamy. Jedziemy. Lecimy na razie na zakupy i musimy też kupić albo tort, albo kawałek ciasta, no bo ktoś musimy wbić babci Helenicie świeczki. Jesteś gotowa? Wyruszamy, a Wam życzymy miłego dnia. Oglądamy już pierwsze rzeczy. Tak, tu jest bielizna, masz rację. Ewentualnie możemy kupić jakąś koszulę nocną. Nie wiem, musimy po prostu wejść do środka i się zapytać pana. Bo kotki są, a Ty lubisz kotki. Nie wierzę, nawet tutaj pan ma piżamę z pusinami. Ja jestem w szoku. Proszę? A może takie coś kupimy? O, to by było super. To jest dlatego, że na guzik. I eseczka, fajnie, tak. To jest ten rozmiar. I te dwa. No i kwiaty, bo babcia lubi kwiaty. No to kupujemy, to poprosimy. No, super. Tam są duże. Słuchajcie, jesteśmy już z powrotem w domu. Ja jestem zadowolona z naszych dzisiejszych zakupów. Już wyjęłam taką torebkę ozdobną, do której zapakujemy fartuszek, który mieliście też okazję zobaczyć, bo starałam się nagrywać jakieś fragmenty. Ładnie go złożę, wrzucę go do środka. Oprócz tego pamiętałam również o świeczkach, czyli jest dziewiąteczka i piąteczka.
A co do tortu, miałam coś upiec, ale że brakło mi czasu, no to kupiłam takie ładne ciacho. Uwaga, uwaga! Tadam! Myślę, że babcia będzie przeszczęśliwa, bo babcia kocha jeść słodycze, chociaż nie może. Ale wiecie, raz kiedyś jak zje, to nic jej się nie stanie. A ja sobie kupiłam taką babeczkę z wisienką, po prostu nie mogłam się powstrzymać. No nic, ja teraz biegnę do pracy. Myślę, że zadzwonię jeszcze do babci Helenity i powiem jej, że potrzebuję pilnie jej pomocy, że musi tutaj do nas przyjść i coś tam ogarnąć. Babcia w to uwierzy i po prostu będzie miała niespodziankę. Teraz słuchajcie, na zegarku jest godzina 12. Myślę, że powiem babci, żeby była na 13. I jak znam życie, skończyła mi się pamięć, dlatego przerwało się nagrywanie. Ja po prostu chciałam tylko dopowiedzieć, że babcia na pewno przyjdzie do nas. Ja już zajadam, zobaczcie, ugryzłam tą babeczkę, jest przepyszna. Czy jesteś już przygotowana? Tak. Okej, okay, chyba zaraz wejdzie. O Bielunie, no co tu u was się dzieje, no? Cześć. No matka wasza dzwoniła, co ty się tak cieszysz do mnie? Matka wasza dzwoniła, przychodź masz okulary, szybko, coś nie się dzieje. A no bo tak chwyciłam szybko je, no przecie mówię szybko przychodź, no to ja pędzę, kieckę nałożyłam. No i o, okulary na łaczy, żeby co widzieć. No i co to ja tu się tutaj mam robić? Stary. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. No Bielunie! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Przecie ja? Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Babcia Helenitka. O, to ja się nie spodziewałam tego, to już prezent dziś? Od Oliwii dla ciebie. Ojej, jakie to miłe jest. No widzi, to ja zapomniałam, bo ja sklerozę mam. No jakbym pamiętała, że dlatego dzisiaj tak cię szybko wołaliśmy. To bym chociaż jakoś ładniej się naszykowała, czy co, nie? No, to co, mogę już za tu, tutaj zajrzeć do środka? Tak, to dla ciebie prezent. O, to chyba jaka serweta. Nie. Albo jakiś łobruz. Nie. Mi tutaj zrobiliśta. Wow. Ło, Pierunie, to nowa jest podomka! Najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać, no! Z czerwonymi akcentami, a wiadomo, że jak czerwony, to szybsze, no przecież to będziesz szybciej biegać. Nawet taki trochę marynarski wzór, że tu niebieski, tu czerwony, no i taki... no podoba mi się! I ręka ci będzie zazdrościć. I ręka to padnie, mówię wam, no chodź tu, Oliwia moja, no dziękuję ci bardzo, kochana, ty moja, no! Specjalnie po to? Tak. Moje serduszko najdroższe, to babcia też ma coś dla ciebie. No, mam tu w mojej torbie biedronkowej. Ła, nie wzięłam. Ła, puste. No, zobacz to. No, nic nie ma, no. Nie tą torbę wzięłaś może, bo ty miałaś ostatnio żółtą jeszcze, przypominam. No, widzi to, no, bo ja ci kupiłam puchena banana, no. No, następnym razem ci przyniosę. Banana, banana, nana. Naprawdę tak było, no ale widzi to, że ja tu szybko bierę wszystko, lecę jak na zabicie karku, a no mi się okazuje, że cieszymy się, bo to niespodzianek, część no, dalsza będzie. Buziaczku, robaczku. Mój zięciu. No to tutaj jeszcze co masz nowego? A to jest na... Nie, to nie do jeżdżenia, tylko do pływania. A to ja pływać nie umiem, no ale właśnie. Ja to przymierzę, dobra? No przymierz, przymierz. A skąd wiedzieliś to, jaki ja rozmiar noszę? Zresztą zobaczymy, czy dobre. Tylko ile tu jest tych guzików, żebym ja nie urwała, bo wieta. No nie no, ale wiecie, co to ma kieszenie? To ja tu będę mogła cochować, nie? No, klucze od domu. Jakie słodycze? Ciasteczka, tylko matce nie mów to. Bo wieta. Kurczaków tam nie polecam chować. Ja tam bym schowała. I to nawet ze dwa wejdą, zobacz. Tu jeden kurczok, a tu drugi kurczok, nie? No ale to nawet pasuje do mojej sukni. No, idealnie. Widzi, kwiaty z kwiatami, no. Idealnie trafiliście w mój gust. No ja to się nie spodziewała w ogóle. Ja to myślała, że dopiero za jakie 3 dni mam urodziny, nie? No. No tak myślałam. A to już ja taka stara jestem? O Jezu, 95 lat, kiedy to zleciało? No jak ja się prezentuję, Wana? No mów ta, no. No, może niech widzowie napiszą w komentarzu, czy... Jest git! Git! Maleńka, no, Janeczka. No to co dzisiaj robimy, robaczki? No, mamy niespodzianek, część dalszą. Wow, uwielbiam niespodzianki. No to do
Rewanta. No i lecimy dalej. A gdzie mamy lecieć? No lecimy. No to gdzie ja mam iść w końcu? No bo nic mi nie mówi to dzisiaj. Tu, zapraszamy. Aż mi słów brakło, jak nigdy. Piekłeś sam? No, Oliwia ten, maliny ugniatała nogami. Serio? Serio. To takie niesmaczne trochę, nie? Zapalę ci. To ja nie wiem, czy odjadę dondolczyk, tylko żeby mi się koczek tu nie podpalił. No właśnie. A nie możemy zamienić tych cyfer, no zobacz, jakoś tak byłoby lepiej, nie? Zróbmy tak, o. 59. Jakie zaskoczenie. No nie, bo ja dopiero teraz wieta to zobaczyłam. Te na te moje oczy. Zobacz, nie chcę się zapalić. Pan to może 5 zostać. Wieta, co zobaczyłam, że Oliwia ma chore kolano. Jest, udało mi się. Zszokowało. Tak, Oliwia ma kolanko uszkodzone. No, upadłam na beton. Wywaliła się biegnąc. To ja ci muszę taką laskę kupić. Wiesz, ja mam, czasami się podtrzymuję i nie upadam. Nie, nic mi się nie dzieje. No dobra, to marzenie, nie? Muszę sobie pomyśleć. No, to no ale 59 to już dmuchałaś, a 95 jeszcze nie dmuchałaś. Usiądę sobie, bo mnie kręgosłup boli. Muszę przemyśleć marzenie. No może, żebym se chłopa jakiego znalazła, co? Może coś w tym stylu. Chodź, pomożesz mi to na 3-4, dobra? Żebyś jakiego dziadka jeszcze miała. No, to 3-4. Co chcesz chłopu marnować życie? 3-4. No udało mi się. Prawie mi tu ta szczęka wyleciała. Dobrze, że ci właśnie proteza nie uciekła. Ale ja brawo, mam dobry klej do protez, jakbyś chciał, to ci pożyczę. Jeszcze nie trzeba. No to kto chce zjeść ze mną ten torcik? Czy mogę go do domu zabrać? No, możesz go zabrać do domu. Możesz a wiesz, o czym ja zawsze marzyłam? O czym? To moje marzenie było zawsze. Nie. Żeby tak komuś w twarz przywalić. Nie, ja się nie zgadzam. A to nie musisz, to jest moje marzenie, to co? Tobie czy tacie? A może ja sobie przywalę, co? Co wy na to? No ale co z tymi okularami mam se przyrąbać? Nie, zjedzmy go lepiej, będzie lepiej jak go zjemy chyba. Co roku to samo, nie? No co roku to samo, no. No trudno. A mnie kusi, no. No kusi mnie po prostu, no. Ja tak bym dała czadu. No to co, no to kroimy robaczki. No musisz pokroić, to tylko uważaj, jest wstążka. Poczekaj. Chyba trzeba to odwiązać. To co wy mi tu, jakie materiały dajeta? A, jak rozwiążę, to się rozpadnie, nie? Rozleci się, tak. To takie pranki mi tu robią. To wystrzeli. No i jak ja mam to zdjąć teraz, no? No, o, to może być jeszcze taka... nakoczka kokarda, o. A widzi, tak? To wszystko można wykorzystać. Co za babcia? No ja teraz kroję. Zobaczymy, jak ci wyszło. Tylko Wieta, cukier mi skoczy. Tylko matce nic nie mów, ta. Nie powiem. Bo ja, Wieta... Czy ja brałam dzisiaj tabletki? A kto to wie? No to to jest mój kawałek, ten cały pół. A ty ile zjesz? Drugie pół? Nie. Dla ciebie braknie. No dla ciebie braknie. Nie. No ja to ten jest mój, robaczki. No to ja ci ukroję taki o. Może być? Tata dobrze wygląda, tata nie musi jeść. No, no piękny ci wyszedł. No. Z tymi takimi rureczkami, a te rureczki to się je, czy się tak, tam, to też tam do włosów. Nie, 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 można jeść, można jeść. No to próbuję, no. Najlepszy torcik urodzinowy. Najlepszy. No, cieszę. No to co, jedziemy z tą twarzą? Nie. Z twoją czy z moją? Ja bym nie próbował. Albo tak najlepiej w rękę i cap komuś, nie? Ale numer byłby, matka by wróciła. Może jak pojedziemy na działkę, to taki numer odpalimy. I by stresu tam dostała. No a na działce też trzeba posprzątać, no nie? A Wieta, no. Ty jesteś leniwy, to nie zrobisz tego. Wszystko znowu na tą starą babkę by poszło. No. A ja przecie widzisz, że nie mam już 20 lat. Na to wszystko. Gorąco mi strasznie. No wiatrak chodzi. Ale wygląda, o zacnie. Tylko nie poplam. A tortem. Widzisz, teraz mi to mówisz? No chciałaś rzucać tortem, a by się poplamił, jakby się jej ręce pokazała? To ja muszę ze śliniaka jakiego jeszcze kupić. Chyba świniaka. I to jedzenie będę miała tu śliniaczek. Ja nie wiem, z czego wy się tak cieszycie, no ale ja wam muszę serdecznie podziękować. No po prostu jestem zaskoczona tym wszystkim. No to się bardzo robaczki cieszymy. Robaczki moje, a matka gdzie? No przyjdzie niedługo. No mam nadzieję, bo w kółko tej matki waszej nie ma, no. No. No w kulki leci.
Taka jest. No, ale mnie wystraszyła dzisiaj. Oj, wystraszyła, dzwoni. Szybko przyjdź, szybko przyjdź. No to ja lecę, no zadzieram kiecę i lecę. No i widzicie, okulary jako krzywo miała, torba pusta, no nic nie wzięłam ze sobą. Ale ja ją zapełnię, tą torbę. Torcika se tam schował. I wrócę do domu. A to później, jeszcze trochę u was posiedzę. No siedź, no mówię, że jest. Posiedzę, no. A co tam? Moje. Ej. Co za babcia. Dobra. A spróbowałam, bo może ty masz lepsze. A jeszcze borówka została, daj dziecko. Ej. Babcia. Delicious. To mój. Oliwia, chodź na chwilę. Zobacz. Najadła się. Pośpi. Nie budź jej. Nie. Nie skacz na nią. Nie budź jej. Chodź. Później zrobimy jeszcze herbatki. Niech sobie odpocznie. Zjadłaś? Tak. Pyszny? Tak. To się cieszę. To może zadzwonimy do mamy. Zobaczymy, na jakim jest etapie. Dobra. Żeby też się załapała na tort, bo jak babcia zabierze całego i mama nie spróbuje, to mamie też może być przykro. No właśnie. Dzwonimy? Dobra. Proszę, Oliwia, to jest tablet. Weź ją, zadzwoń do mamy. Jest sygnał. Mhm. Halo? Halo? Hej, Misiu, co tam u ciebie słychać? Kiedy przyjdziesz, bo babcia już jest. Już jest? No, dobrze, Misiu, będę za jakieś 10 minut. Mama, nawet jej się... Potrzebuję 10-15 minut. Babcia zasnęła, także masz jeszcze chwilę. Przyjeść, to zrobimy akurat kawę i herbatę, bo babcia już to próbowała. I jeszcze w drodze powrotnej kupię jakiegoś szampana Piccolo. No dobra, to by było fajne. Może być, bo będzie zadowolona. Dobrze. To czekamy na ciebie. To buziaki, pa. Buziaki, pa. No czyli mamy dobry czas. Okej, no to czekamy na mamę w takim razie, tak? Dobra. Kochani, ja już jestem z powrotem w domu. Właśnie skończyłam pracę i ku mojemu zdziwieniu babcia Helenita śpi. Zresztą czemu mnie to dziwi, to nie wiem, bo babcia Helenita często sobie robi drzemki w ciągu dnia, więc teraz muszę poczekać, aż wstanie, dopiero wtedy złożę jej życzenia i zjemy sobie kawałek tortu, jeżeli jeszcze coś zostało w lodówce, bo tego nawet nie wiem. Oliwia mi tylko opowiadała, że babci Helenicie bardzo spodobał się prezent i mam nadzieję, że będzie z niego korzystała, że codziennie sobie będzie zakładała swój nowy fartuszek. Niestety, kochani, zbiera się na burzę. Już widzę, że gdzieniegdzie na niebie widać pioruny, więc nie będziemy ryzykować z tym grillem, z kiełbaskami, ale wiecie, jak to jest, co się odwlecze, to nie uciecze, więc w najbliższym czasie i tak planuję zrobić babci Helencie taką niespodziankę, że albo zorganizujemy ognisko z kiełbaskami, albo po prostu to będzie grill w jakimś fajnym, oryginalnym miejscu. A ja na razie kończę, słuchajcie, ten odcinek tradycyjnie pozdrowieniami i pierwsze pozdrowionka wysyłamy do kogoś, kto napisał z konta Wiola Żelazna 6750, buziaki. Pozdrawiamy Kasię i Weronikę. Dziewczyny są siostrami, plus jeszcze pozdrawiamy też waszą mamę. I prośba o pozdrowionkę z konta Arleta Suszczyńska 4639, buziaki. Pozdrawiamy Nadię plus twoją mamę. I wy dziewczyny napisałyście z konta Ilona Serwecińska myślnik N6F. Buziole, teraz pozdrawiamy Marysię, która po wakacjach idzie do drugiej klasy, także życzymy ci, kochana, powodzenia. I ostatnie pozdrowionka przesyłamy do Agnieszki Kopytko 6965, która napisała nam, że codziennie dodajemy superowe filmiki i że nigdy nie było nudnego odcinka. Wow, no to jest nam strasznie miło, kochana, do ciebie również lecą buziaczki. No i mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, całusy 102!